Dziś porozmawiamy z mieszkańcami tego oto monumentalnego bloku z końcówki ubiegłego wieku. Aby zapytać ich, jak podoba im się nasz nowy produkt. Ja nazywam się Zbigniew Mamonko, jestem w średnim wieku, o czym niechybnie świadczy mój wąs. I jestem prezenterem w reklamach proszków do prania. Jak to nie jest reklama proszku do prania? Zajrzymy do naszej stereotypowej gospodyni domowej. Zaskoczymy ją, pukając do drzwi na balkonie. O rany! Się wcale nie spodziewałem i nie czekałem pod drzwiami! Pan Zygmunt! Zbigniew! No tak, zapraszam! Pani Helenka dostała od nas do testów nowy smartfon Xiaomi Redmi Note 7. Jak wypadły testy i dlaczego tak pomyślnie? Oczywiście to nie jest pytanie z tezą. Och, panie Zygmunt, Zbigniewie. Wzięłam Note 7 oraz innego, zwykłego smartfona i dodałam do białego prania. Pranie wyprane z Note 7 wyszło tak, a ze zwykłym smartfonem tak zadziwiające. Zobaczmy, co mają do powiedzenia inni mieszkańcy bloku. Jam jest. Bóg grzmotów, piorunów, gradobicia i złośliwego deszczyku zaraz po tym, jak umyłeś samochód. Ale przyjaciele mówią na mnie Krzysztof Lambert. Lambert, ty chuj! Bardzo mi ten Note 7 pasuje. Dobrze łączy na ziemi, ale i nieźle jak trzeba zadzwonić za światy, umówić się na turniej. Ale chyba to, co mi tu najbardziej przypadło do gustu, to funkcja błyskawicznego ładowania przez USB-C. Piorunem 18V. To było elektryzujące, ale chodźmy dalej. Serwusik! Redmi Note 7 rozwiązał mój problem z błotkiem. Bo zawsze jak jest potrzebny, to nie ma go pod ręką. Więc zrobiłem mu zdjęcie, tym Xiaomi. A ten telefon ma tu takie pancerne szkło, Kornik Gorilla 5, które jest fest mocne i grubsze niż w innych telefonach. To sobie wyświetlam fotkę młotka dla wczuty i mogę wbijać nim gwoździe. I oto, jak podobał się naszym testerom Xiaomi Redmi Note 7. A ile to kosztuje? Zapytajmy naszego eksperta. Z moich wyliczeń wynika, że wystarczy sprzedać 2-3 lootboxy z bardzo popularnej gry albo 4-5 średnio popularnej, aby nabyć ten telefon. Całkiem przystępnie. I to już wszystko na dzisiaj w naszym materiale filmowym. A pani Helena poleca Xiaomi Redmi Note 7.